Choć każdy z nas ma swoje miejsce na Ziemi, nierzadko jedno jedyne na całe życie, to jednak nie każdy ma dużą wiedzę na temat miejsca swego zamieszkania. Na pewno nie można tego powiedzieć o uczestnikach konkursu, którego inicjatorami byli członkowie grupy historycznej Radostków w gminie Mykanów, Historia Wsi i Okolic. Ogłoszenie wyników nastąpiło podczas uroczystości z okazji obchodów Święta Narodowego 3 maja w szkole w Radostkowie. Jestem administratorem grupy historycznej utworzonej na Facebooku Radostków w gminie Mykanów, Historia Wsi i Okolicy. Razem z Piotrem Mercem mieliśmy taki pomysł, jak zaangażować młodzież do tworzenia, do polubienia historii lokalnej. I tak pomyśleliśmy, że najpierw musimy zacząć od dzieci szkolnych, dzieci, dla których historia lokalna jest dosyć trudna. Ale po konkursie, który się odbył, rzeczywiście wiemy, że dzieci są niesamowite, chłonne wiadomości i całkiem sprawnie im to poszło. Młodzież biorąca udział w konkursie miała za zadanie w ciekawy i oryginalny sposób przedstawić w formie opisu, albumu bądź informatora wybranego miejsca lub ciekawego wydarzenia z historii Radostkowa. Bardzo fajnie wyszukiwało się różne informacje na temat Radostkowa. Można było brać informacje z różnych książek, ale można było też pytać osób starszych, które mieszkają tu już dawno. Dzięki temu konkursowi mogliśmy dowiedzieć się wiele o naszej miejscowości, w której mieszkamy. Ocalić od zapomnienia. Taki cel przyświeca administratorom grupy historycznej, która zainaugurowała konkurs. Grupa zrzesza osoby zainteresowane historią Radostkowa i okolicy, tworzy więź emocjonalną z małą ojczyzną i stawia na rozwój tożsamości regionalnej. Zainteresowania już z młodych lat, z opowieści różnych, o ludziach, o miejscach, które w Radostkowie kiedyś były, które już po prostu nie ma. I chcieliśmy po prostu młodzieży te miejsca przybliżyć, żeby po prostu ta młodzież wiedziała, jak te miejsca wyglądały, jak po prostu ten Radostków przez tych mieszkańców był tworzony. Wiele tych miejsc już nie zostało, na przykład były dwa młyny, zostały tylko takie pozostałości. I dzisiaj dzięki temu konkursowi młodzież dowiaduje się o tych miejscach właśnie, o ciekawych osobowościach, ludziach. Myślę, że będzie to już taka tradycja tutaj w szkole w Radostkowie i w rocznicę Konstytucji 3 maja co roku myślę, że już takie nagrody będą wręczane. Do członków grupy historycznej najłatwiej dotrzeć za pośrednictwem facebookowej strony internetowej, która publikuje przede wszystkim znane i mniej znane historie, stare mapy, wycinki z gazet i stare fotografie. Tam jest nie tylko wiedza o Radostkowie, ale tam mamy wiedzę o całej gminie, o miejscowościach wszystkich, które są w naszej gminie, a nawet sięgamy trochę dalej. Poza gminą, Częstochowa przecież to jest dla nas też bardzo bliski temat, okolice Kruszyna, Kłobuck, Prusicko. To są, wydobywamy tam wiadomości, publikujemy takie, które czasami są nie, które nie były udostępniane, znalezione w archiwach gdzieś, wycinki prasowe, zdjęcia stare odzyskujemy od miejscowych, zresztą sami te zdjęcia nam wklejają, publikują. Mamy tam dosyć dużą grupę członków i bardzo fajnie się to rozwija i uważam, że to idzie w bardzo dobrym kierunku. Udział w konkursie wzięło 25 osób. Najwięcej zgłoszono prac przygotowanych w dwuosobowych zespołach.